Dzień dobry Państwu, nazywam się Rafał Górski, jestem prezesem Instytutu Spraw Obywatelskich. Witam w audycji Czy masz świadomość, w ramach której rozmawiamy o sprawach ważnych dla obywateli. Wszystkich naszych podcastów można słuchać na portalu www.instytutsprawobywatelskich.pl. Słuchaj, myśl, działaj! Dzień dobry Państwu. Dzisiaj Państwa i moim gościem jest profesor doktor habilitowany Wojciech Pisula z Instytutu Psychologii Polskiej Akademii Nauk. Dzień dobry Panie Wojciechu. Kłaniam się nisko, dzień dobry wszystkim. Panie Wojciechu, chciałem z Panem dzisiaj porozmawiać o uboju humanitarnym i uboju rytualnym. I na początek takie pytanie, co się musi zadziać, żeby ubój był humanitarny? To jest bardzo fundamentalne pytanie i w zasadzie ono jest za rzadko zadawane, dlatego że dzisiaj sporo wiemy na temat procesu uśmiercania. Wiemy, że nie jest to proces, który przebiega podobnie do wyłączenia żarówki, tylko ma swoje różne etapy. Różne części uśmiercanego organizmu reagują w różnym czasie. Z mojego punktu widzenia, jako psychologa, jako badacza zachowania się zwierząt, oczywiście kluczowe znaczenie ma to, czy proces uśmiercania wiąże się z cierpieniem, z tym wszystkim, co się wiąże z życiem psychicznym zwierząt. No i tutaj kluczowe znaczenie ma to, w jakiej dyspozycji, w momencie, kiedy ten proces uśmiercania się rozpoczyna, jest mózg tego zwierzęcia. Oczywiście nie mówimy o uśmiercaniu wszystkich zwierząt, tylko mówimy o uśmiercaniu kręgowców. I to na ogół tych kręgowców, które mają bardzo dobrze rozwinięty ośrodkowy układ nerwowy, czyli mówiąc potocznie, prawda, duże mózgowie i sprzężone z tym rdzeniem kręgowym, do tej tkanki jest tam dużo, jest ona złożona. Wiemy, że zapewnia zdolność do tworzenia różnych złożonych stanów psychicznych. Czyli jakie to są na przykład zwierzęta? No to z całą pewnością możemy mówić o ptakach i ssakach, które mają bardzo zaawansowany proces tak zwanego ukorowienia mózgu. Ten proces polega na tym, że tej tkanki kory mózgowej robi się, powiedziałbym, nadspodziewanie dużo. I ona do czegoś jest tym zwierzętom użyteczna. Otóż coraz więcej dowiadujemy się, że jest ona użyteczna właśnie przy okazji tworzenia złożonych, wyrafinowanych stanów psychicznych. Innymi słowy, dzisiaj nikt nie ma poważnych wątpliwości, że zwierzęta te wysoko uorganizowane są zdolne do cierpienia. I to, czy ubój, proces uśmiercania tego zwierzęcia jest humanitarny, czy też nie, zależy bezpośrednio od tego, od czego on się zaczyna. I dla mnie nie ma najmniejszych wątpliwości, że ponieważ jest tak, że w działalności czy gospodarczej, czy naukowej, człowiek ciągle jest zmuszony do tego, żeby zwierzęta uśmiercać, no to można opisywać dobre i złe sposoby uśmiercania. Właśnie posługując się tym kryterium, czy te cierpienie, czy ta procedura tego uśmiercenia jest procedurą generującą cierpienie zwierząt, czy też nie. A to, czy zwierzę będzie cierpiało, zależy od tego, czy będzie miało sprawny mózg. Jeżeli ten mózg będzie sprawny, zdolny do percepcji napływających bodźców, zdolny do nadawania tym bodźcom treści psychicznych, no to znaczy, że to zwierzę będzie w momencie procesu, czy też przebiegu tego procesu, bo to przecież rzadko jest taki moment uśmiercania, będzie po prostu cierpiało. Co to znaczy więc dobry humanitarny ubój? No taki, który zaczyna się od tego,
że się w sposób trwały lub nietrwały, o tym rozumiem, że za chwilę będziemy mogli powiedzieć, zaburza czynność mózgu w taki sposób, żeby nie był on w stanie wygenerować tych psychicznych stanów związanych z cierpieniem. I to jest coś, co się popularnie nazywa ogłuszaniem zwierząt. No ale to jest coś, co można troszkę lepiej opisać. To chodzi o wprawienie tego mózgu w taki stan, w którym podtrzymane są podstawowe procesy życiowe, znaczy pień mózgu pracuje, stymuluje pracę płuc, stymuluje pracę serca, natomiast nie jest w stanie wygenerować właśnie tego wszystkiego, co wiąże się z psychicznymi aspektami cierpienia. I humanitarna śmierć, uśmiercenie przeprowadzone w sposób, z mojego punktu właściwy, humanitarny, to jest takie uśmiercenie, które zaczyna się od tego unieczynienia, zaburzenia czynności mózgu w taki sposób, żeby nie był on w stanie wytworzyć tych stanów cierpienia. I to jest tak, że nagromadzono naprawdę ogromną wiedzę na ten temat. I tutaj posłużę się taką analogią z regulacji prawnych dotyczących doświadczeń na zwierzętach. Otóż procedura, czyli to, co zwierzęciu jest w stanie przynieść właśnie te awersyjne, bólowe, choć nie tylko bólowe doznania, cechuje się różnego rodzaju dotkliwością, ale ta dotkliwość przestaje mieć jakiekolwiek znaczenie, jeśli doświadczenie jest przeprowadzone nie na czuwającym zwierzęciu, kiedy ten mózg czuwa, jest aktywny, lecz na przykład w trakcie narkozy. Wówczas nie mówimy o dotkliwości tej procedury z punktu widzenia doświadczeń tego zwierzęcia, ponieważ zwierzę jest w narkozie. Więc tutaj w procesie uśmiercania można powiedzieć tak, jeżeli proces zaczyna się na przykład od zabiegu polegającego na tym, że specjalnym aparatem ubojowym, tak zwanym tym pistoletem trzpieniowym, dochodzi na przykład do tego, że ubojowiec przytyka do czaszki tego zwierzęcia ten pistolet i, mówiąc potocznie, strzela tym bolcem w głowę, to mamy tutaj po prostu do czynienia z natychmiastową utratą przytomności przez zwierzę. I mówiąc brutalnie, zwierzę można w tej chwili nazwać preparatem. Przestaje być zwierzęciem w takim rozumieniu, w jakim na ogół mamy to na myśli, bo zostało pozbawione trwale, jeżeli to jest uszkodzenie mózgu, bądź nietrwale, jeśli jest to udar mózgu, który czasowo wyłączył funkcję mózgu, zdolności do generowania tych stanów psychicznych, które nazywamy cierpieniem. Więc czy ubój humanitarny jest możliwy, bo to często dyskutanci zadają to pytanie, próbując zatrzeć różnicę między różnymi sposobami uśmiercania zwierząt. Odpowiedź jest jasna i prosta. Tak, uśmiercenie zwierząt w sposób humanitarny jest możliwe. I zootechnicy, lekarze weterynarii, technologowie produkcji mięsnej wiedzą, jak to robić. To nie jest tajemna wiedza. Są opracowane dobre technologie, tylko trzeba je chcieć stosować. No właśnie, a w czym tkwi wyzwanie, że tego się albo nie stosuje zawsze, albo nie chce się stosować? W czym tutaj jest problem? No, racjonalnych powodów nie ma. Są powody, czy też uzasadnienia, które są wywiedzione z dogmatów religijnych, i tu pewnie trzeba zapytać specjalistów od właśnie religioznawstwa, skąd
się brały tego typu wymagania. No, jest jedna z lepszych teorii, mówi o tym, że te standardy religijne kształtowały się w czasach, w których miały także pewne znaczenie przystosowawcze. I dzisiaj, to o tym profesor Jan Wolejski kiedyś ładnie mówił, no dzisiaj można założyć, że ta, na przykład to podcięcie gardła w czasach formowania się dogmatów, no głównie tutaj mówimy o judaizmie religijnych, prawdopodobnie było jedną z lżejszych form śmierci, którą zwierzę mogło napotkać na swojej drodze. W tym sensie jakby mówienie o tym, że o dbałości o zwierzę przy tego rodzaju uboju ma jakieś swoje historyczne uzasadnienie. Tylko kłopot polega na tym, że to uzasadnienie nie ma już żadnego umocowania we współcześnie istniejącej wiedzy. I ten spór o ubój religijny jest klasycznym sporem, w którym zderzają się dwie narracje. Mianowicie ta nawiązująca za wszelką cenę do pewnych tradycji, do pewnych źródeł, jak i ta, która no, próbuje w jakiś sposób organizować to nasze życie w oparciu o współczesną naukową wiedzę. Więc to jest troszeczkę nie do mnie to pytanie, skąd to się bierze, bo mówiąc uczciwie, ja nie jestem w stanie wskazać dobrego powodu i dobrego uzasadnienia, dlaczego mielibyśmy w dzisiejszych czasach te procedury utrzymywać zgodnie z tymi starożytnymi w końcu dogmatami religijnymi, przynajmniej jeśli chodzi o tą o religię żydowską, o judaizm, no bo wiemy, że te standardy islamskie tego halal, żywności halal są młodsze, no ale wywodzą się z tego samego źródła. A czy istniejące dzisiaj prawo w Polsce, w Unii Europejskiej zabezpiecza zwierzęta przed tym cierpieniem? Czy masz świadomość? Dostarczamy Ci treści bez cenzury i bez reklam. Potrzebujemy Twojego wsparcia. Dorzuć się do mediów obywatelskich. Wpłać darowiznę. Link do wpłat znajdziesz w opisie do podcastu. Słuchaj, myśl, działaj. No tak, zabezpiecza niezupełnie, to znaczy zasady ogólne są jasne. Zasady ogólne mówią, że zwierzę powinno być uśmiercone w sposób humanitarny, bez zbędnych cierpień i oczywiście z zastosowaniem tych zabiegów pozbawiających zwierzę świadomości, pozbawiające przytomności przed rozpoczęciem procesu uśmiercania. Ale są wyjątki od tej reguły na rzecz właśnie tych dwóch wielkich systemów religijnych, czyli islamu i judaizmu. I kłopot polega na tym, że w moim przekonaniu są te wyjątki no, w sposób rażący nadużywane. Bo w takiej tradycji europejskiej i w ustawodawstwie europejskim coraz silniejsze jest takie przekonanie, że no, ponieważ trzeba respektować wolności religijne, to te wyjątki od nakazu humanitarnego uśmiercania zwierząt są na ogół definiowane jako te wyjątki związane z potrzebami konkretnych wspólnot religijnych zamieszkujących w danym kraju. Natomiast w Polsce oczywiście mamy do czynienia z całym przemysłem pracującym w ten sposób, produkującym po prostu mięso na eksport. Tu nie ma mowy o żadnych wspólnotach naszych islamskich czy naszych wspólnotach żydowskich, których to potrzeby mają być w ten sposób zaspokajane. To po prostu jest produkcja eksportowa. W związku z tym ten okrutny przemysł no jest przemysłem, który pracuje dla odbiorcy zewnętrznego, więc ja to traktuję jako nadużycie tej zasady, która w Europie jest akceptowana, o którą zacytowałem wcześniej. A czy ja jako konsument, idąc do sklepu, kupując mięso, mam pewność, że to mięso zostało pozyskane w trakcie czy
w ramach procesu uboju humanitarnego? No, sposób etykietowania tego mięsa budzi wiele wątpliwości. Niedawno w takiej dyskusji, którą toczyłem za pośrednictwem portalu społecznościowego, była ta sprawa podniesiona, że ponieważ ściśle odbiorca religijny, ten rygorystyczny odbiorca religijny żydowski bądź arabski odbiera przede wszystkim przednie części zwierząt, no co się dzieje z tymi tylnymi? No wedle wszelkiego prawdopodobieństwa jest skierowany na inne sektory rynku. No i wówczas spotkałem się z taką bardzo agresywną reakcją przedstawicieli przemysłu mięsnego, że no właśnie, że tutaj są co do tego jakieś niejasności. Ja nie uzyskałem zapewnienia, że to mięso nie jest skierowane do tych otwartych segmentów rynku, ale pewności absolutnie nie mam. Myślę raczej, że tutaj zwycięża racjonalność ekonomiczna i po prostu to mięso jest skierowane do wolnej sprzedaży. Bo tak pan wymienia ogólnie inne sektory, ogólne no chodzi, sektory. Chodzi mi o konsumenta nie stawiającego wymogów tych religijnych, czyli koszernego bądź halal mięsa, czyli no mówiąc wprost polskiego przeciętnego zjadacza chleba i mięsa. No to powiem szczerze, że jestem pod dużym wrażeniem tej informacji. Nie ukrywam też, że na naszym portalu ukazał się też wywiad z panem profesorem Andrzejem Elżanowskim, gdzie po raz pierwszy o tym usłyszałem. I było to dla mnie, no powiem nawet, szokująca informacja, że ja po prostu mogę być w takiej sytuacji, że z jednej strony jako konsument jestem zdecydowanym przeciwnikiem uboju rytualnego, męczenia tych zwierząt, bycia dla nim okrutnym, a z drugiej strony w sklepie właściwie mogę kupować to właśnie mięso, bo jestem pozbawiony informacji o tym, że to mięso właśnie trafiło do mnie przy użyciu takich właśnie uboju rytualnego. Absolutnie ja się z panem zgadzam, że to jest sytuacja, która wymaga gruntownego zbadania i ja myślę, że trzeba producentów mięsa bardzo dokładnie wypytywać, co się dzieje z tymi częściami organizmu zwierzęcego, które nie mogą być uznane za halal lub koszer. A rozumiem, że do tej pory w naszym państwie o tym właściwie, no nie wiem, ja nie kojarzę w debacie publicznej, żeby ten wątek się pojawiał. On się pojawił w 2013 roku, kiedy była pierwsza fala takiej debaty na temat uboju rytualnego. Wtedy byliśmy o krok od tego, żeby tego uboju już wtedy zakazać. No wówczas stanął na drodze, chociaż nie do końca można całą odpowiedzialność przypisać Trybunałowi Konstytucyjnemu, ale rzeczywiście Trybunał Konstytucyjny wydał wyrok korzystny dla producentów mięsa. Z tym, że w moim przekonaniu znowu ten wyrok jest zbyt szeroko interpretowany, bo wyrok Trybunału Konstytucyjnego no bardzo mocno podkreśla konieczność respektowania praw wynikających z tej ogólnej zasady wolności religijnej, prawa do uprawiania praktyk religijnych. No ale nie wydaje mi się, żeby egzegeza prawna tutaj umożliwiała zdefiniowanie na podstawie tego wyroku, że w związku z tym eksport na cały świat takiego mięsa także jest na tej podstawie uprawniony. A czy co pan powie na taką sytuację, że tak jak w przypadku żywności, na przykład wolnej od GMO, mamy takie oznaczenia, nie wiem, na maśle, na twarogu, że mamy do czynienia z żywnością bez GMO,
żeby takie oznaczenia były również w przypadku boju humanitarnego. Czy to by chociaż częściowo rozwiązało tę sytuację? Na pewno jest to krok we właściwą stronę. Ja uważam, że generalnie producentów trzeba zobowiązywać do tego, żeby etykiety zawierały wszystkie ważne informacje. I mam wrażenie, że jeśli chodzi o postawy społeczne, to w społeczeństwie polskim bardzo wiele się zmienia i ludzie zwracają uwagę na informacje zawarte w etykietach, więc nie uważam, żeby to załatwiło problem, ale jest to absolutnie jeden z pożytecznych mechanizmów ogólnych, to znaczy nie dotyczących wyłącznie tego uboju rytualnego. No tutaj najlepszym przykładem jest to, co zdarzyło się w przypadku jajek, prawda, wiele lat temu, bo to już jest wiele lat temu, zostały wprowadzone te kody. No i krok po kroku konsumenci się tego uczą i widać, że ten sektor jaj produkowanych z wyższym standardem etycznym no, po prostu rośnie. A jak sytuacja wygląda w Europie? Jak my się tutaj odnajdujemy jako Polska? Dominują takie rozwiązania mieszane, to znaczy w których respektuje się prawa wspólnot religijnych, ale jednocześnie ogranicza się tą przemysłową skalę akceptacji tego uboju bezwstępnego pozbawienia przytomności zwierzęcia. Przy czym proszę zauważyć, są kraje w Europie, które mają ogromne wspólnoty muzułmanów. I one mają prawdziwy problem. To my mamy problem zmyślony. Mamy garstkę zarówno Żydów, jak i garstkę muzułmanów. Z punktu widzenia populacji są to zupełnie nieznaczące grupy konsumenckie, a mamy ogromną produkcję tej żywności, no bo po prostu jest ona produkowana na eksport w oparciu o te nasze słabe, nie dość rygorystyczne regulacje prawne. Co ciekawe, i myślę, że o tym warto wspomnieć, to nie jest tak, że postawy tych wspólnot religijnych są trwałe, niezmienne i tu na nic nie można liczyć. Dostrzeżono i znalazło to wyraz w dokumentach oficjalnych FAO, ale także wielu innych, że wspólnoty muzułmanów akceptują tak zwane ogłuszenie odwracalne, czyli takie pozbawienie przytomności, które pozwala na humanitarne uśmiercenie tego zwierzęcia. Ale gdyby to uśmiercenie nie nastąpiło, to zwierzę wraca do zdrowia, wybudza się i może funkcjonować. Bo istotą tego dogmatu religijnego jest to, żeby to zwierzę w momencie uśmiercenia było całkowicie zdrowe, nieuszkodzone. Więc i oni to tak naprawdę zaczynają powszechnie akceptować. Więc to, co producenci mięsa nam wmawiają, że ten ubój musi taki być, jest po prostu nieprawdą. Te wielkie rynki zbytu, te rynki islamskie rynki zbytu stają się coraz bardziej otwarte na mięso pochodzące z humanitarnego uboju. Problemem jest taka nieprzejednana postawa części przedstawicieli tych środowisk religijnych judaizmu, ale ja jakoś mam przekonanie, że tutaj pewnie też jakaś elastyczność prędzej czy później, raczej prędzej się pojawi, bo przecież w samym Izraelu też są organizacje prozwierzęce, tam też społeczeństwo się zmienia. To nie jest tak, że to jest taki absolutny monolit i że tutaj żadnego postępu nie odnotujemy. A na koniec jeszcze zapytam, a co pan odpowiada osobom w Polsce, które uważają, że ta skala uboju rytualnego powinna być zachowana, ponieważ to są korzyści dla nas biznesowe, ekonomiczne, miejsca pracy, pieniądze? To jest bardzo, bardzo ważny temat. I odpowiedź mam niezwykle taką, nie wiem czy ona jest brutalna, ale w każdym razie zdecydowana.
Sam fakt istnienia popytu na pewne usługi czy dobra nie jest wystarczającym powodem dla zaspokajania tego zapotrzebowania, tego popytu. Ja wiem, że użyję przykładu bardzo kontrowersyjnego, ale istota rzeczy do tego się sprowadza. Niestety istnieje w społeczeństwach różnych, zachodnich, ale nie tylko, popyt na pornografię, w tym na pornografię dziecięcą. Czy uważamy, że jest słuszne i zasadne zaspokajanie tego popytu? No nie. Uważamy, że skala krzywdy, skala cierpienia, w tym wypadku ludzkiego, i szkody są tak poważne, że nie pozwalamy na tego typu działalność, która tego typu popyt zaspokaja. Jest też ważnym elementem przy tej okazji, żeby powiedzieć, że często producenci mięsa zasłaniają się takim stwierdzeniem, czy też taką narracją, no przecież my produkujemy żywność dla ludzi. Coś, czy może być coś ważniejszego niż produkcja żywności dla ludzi? Otóż diabeł siedzi w szczegółach. Znowu są dobre i złe sposoby produkcji żywności. Te złe sposoby produkcji żywności mają bardzo różne odmiany. To jest produkcja żywności na przykład nieekologiczna, albo produkcja żywności, która tak bardzo jest kierowana na spadek cen, że cena tej żywności staje się demoralizująco niska, a jakość tej żywności staje się podła i ona przestaje być żywnością zdrową. I jest też zjawisko polegające na produkcji żywności ze złamaniem wszelkich współczesnych standardów etycznych. I nie mam najmniejszych wątpliwości, że ten ubój religijny w takiej formie, której pozwala się zwierzęciu przytomnemu cierpieć całkiem długi czas, zanim ten mózg przestanie funkcjonować, jest właśnie taką formą produkcji żywności. Dziękuję za rozmowę. Dziękuję panie Wojciechu. Dziękuję również. Dzisiaj państwa i moim gościem był profesor doktor habilitowany Wojciech Pisula z Instytutu Psychologii Polskiej Akademii Nauk. Dziękujemy za uwagę i do usłyszenia w następnej audycji Czy masz świadomość? Wszystkich naszych podcastów możesz słuchać na portalu www.instytutsprawobywatelskich.pl. Słuchaj, myśl, działaj!